Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym spotkaniu organizowanym przez Lwy Północy, wszystkich kibiców, jak i weteranów, kogo nie wymieniłem, no, zawodników, tak, również między innymi. Chciałbym wszystkich powitać bardzo serdecznie, jak również naszego drugiego prelegenta, historyka amatora, dobrze? Leszka Żebrowskiego. Dobry znaczenie. No, tak, oczywiście. Że to lubię. Tak. Który zaszczycił nas swoją obecnością i przedstawi nam historię prawdziwą, nie tą zakłamaną, ale tą prawdziwą o Narodowych Siłach Zbrojnych. Powitajmy naszego. Generalnie było tak, że w roku
przed wojną w swojej dywizji. Człowiek, który potrafił, oczywiście to była legenda, bo przypuszczam, że był strzelcem bardzo dobrym, ale tego to chyba nikt nie potrafi, a tak oni mówili koledzy, że własne nazwisko potrafił na stronę wystrzelać z RPA. Pewna przesada pewnie w tym była, natomiast strzelcem wyborowym był faktycznie. I jeszcze trzykrotnie po tym pierwszym ciężkim więzieniu siedział w więzieniu. Ostatni raz wypuszczony po interwencji prymasa Wyszyńskiego. To człowiek o takich zasługach kolejny raz siedzi w więzieniu. Ostatni raz w Gdańsku zresztą właśnie, w końcu lat 60. Znowu wieloletni wyrok w więzieniu. Pracował chyba gdzieś w takim zesłany był karnie do jakiegoś zakładu budowlanego tutaj. Wtedy zacząłem tych ludzi poznawać. Po pierwszy raz zobaczyłem jego postać, wiedziałem co się z opowieści. Jak go pierwszy raz zobaczyłem, to był człowiek z głową przy ziemi. Czyli tak nienaturalnie wygięty, że chodził z głową w dół. Okazało się, że był wyższy ode mnie. Tylko miał potłuczony kręgosłup, łomek żelazny go tłukli. Wyszedli go za mną u sufitu na łańcuchu i tłukli go łomem żelaznym po plecach. Więc zgięty nie mógł chodzić. Do tego wszystkie palce wyłamane w drugą stronę. Że mógł chleb podawać sobie do ust kawałki, jak mu pokroili, ale w ten sposób. Ja go pytałem, tak już przywatnie później, czy pan tego wszystkiego nie żałuje? Bo przecież przeszedł pan takie rzeczy, czy pan nie żał tych wszystkich lat całego życia, bo to nie tylko młodości. On mówi, że nie, nie żałuje. Drugi raz by robił to samo, tylko że lepiej. I jednego, czego żałuje, to że ma palce niesprawne. Broń to ja mam schowaną, wiem gdzie. Tu RKM podtrzymam na tym ręku. Ale kto za cyngiel pociągnie? To byli tego typu ludzie. Oczywiście on trochę żartował z tym wszystkim, ale to byli tego typu ludzie właśnie niezłomni, czyli wyklęci, ale nie złomni. Dlaczego przyjęliśmy termin wyklęci? I to wymyśliliśmy na początku lat 90. A całość tego środowiska, tego pokolenia Polski niepodległej, które musiało po zakończeniu działań II wojny światowej dalej uczestniczyć w wojnie. Wojnie, którą im wypowiedziano. To nie oni byli agresywni. Oni się bronili, bronili siebie, swoich rodzin, swojego życia, swojego dobytku, tradycji, wiary. Oni byli u siebie. Agresorem byli komuniści. Dlaczego wyklęci? Mam taki rozkaz w swoich zbiorach z 27 grudnia 1944 roku w Rzeszowszczyzny, gdzie porucznik KBW, późniejszego KBW, wtedy to jeszcze była jakaś dywizja piechoty, napisał rozkaz i list do żony żołnierza, który w tej jednostce służył. Był wcielony z poboru przymusowo do Ludowego Wojska Polskiego. Dobrała się do niego informacja. Okazało się, że służył w Armii Krajowej. Zatalił ten fakt, że był przyjmowany do wojska. Nie podał tego w ankiecie. Czyli oszukał władzę ludową. Wszczęto śledztwo, był bity, uciekł. Złapali go. Skazali go na śmierć jako dezertera i wyrok na miejscu wykonany. Takich rzeczy było dużo. Ale ten dowódca jednostki, po wojnie był później dowódcą całego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na początku lat 90. popełnił samobójstwo. Mam nadzieję, że go sumienie zagryzło. Napisał list do jego żony. Żona miała kilkumiesięczne dziecko. On napisał do niej w ten sposób, że wyklinamy go i przeklinamy my, cała jednostka, całe Ludowe Wojsko Polskie i cały kraj,
Widzieli Państwo ulicę jego imienia, jego pomniki? Czy ktoś o nim wie? Ktoś o nim słyszał? Mieliśmy prezydenta Lecha Wałęsę, wielokrotnego doktora, Aleksandra Kwaśniewskiego, prawie magistra. Teraz mamy Bronisława Bula Komorowskiego, magistra historii i tak dalej. A mieliśmy ludzi formatu Zbigniewa z tytułu Polskiego. O których, o tamtych ludziach niewiele wiemy. Innym odpowiednikiem, też oficera Narodowych Sił Zbrojnych, szefa wywiadu Włodzimierza Marszewskiego, przedwojenny atasze wojskowy w Waszyngtonie, Rzeczpospolitej Polskiej, ziemiany. Wielokrotnie jako dyplomata znał środowiska europejskie całej prawicy, po wojnie zamordowany pod zarzutem między innymi współpracy z Niemcami. To byli ludzie tego formatu. Europejczycy w najlepszym znaczeniu tego słowa, o których my do dzisiaj tak naprawdę prawie nie wiemy. To jest ta formacja. Jej się stawia zarzut, że kolaborowała z Niemcami. To jest pierwszy podstawowy zarzut. Zdrajcy. Drugie, że rozpędzali w podziemiu wojnę domową, czyli zamiast bić się z Niemcami, zaatakowali podziemie komunistyczne. Bogu ducha winnych komunistów, którzy walczyli o Polskę, tylko trochę inną, ale walczyli cały czas, nie to co ci. I trzeci zarzut, najbardziej obrzydliwy, że to była formacja pisemicka, która mordowała wszystkich napotkanych Żydów. I ten mit w jakiś sposób pozostał. Dzisiaj się rozmawia z tak zwanymi normalnymi ludźmi, to im mówią, no tak, wie pan, ale oni tych Żydów mordowali, z tymi Niemcami tam coś, no to tak, to nie jest dobre, to nie jest nasze. A wiele skąd wiesz? Czytałem, gdzie? W gazecie wyborczej. Dziękuję. Jeśli chodzi o zarzut pierwszy, o współpracę z Niemcami, nigdy, nigdzie, nikt nie udowodnił, że była to formacja, która współpracowała czy pracowała na rzecz Niemiec. Nie ma czegoś takiego. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Dostępne i znane są archiwa niemieckie. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, Archiwum Wehrmachtu, Oberkommando Komando der Wehrmacht, wszystkie inne archiwa niemieckie, spenetrowane na wylot. Nie ma na temat NSZ-u złego słowa. Przez wiele lat korespondowałem z pułkownikiem Antonim Szackim, dokumentem dowódcą Brygady Świętokrzyskiej. I pytałem go o różne sprawy. On był bardzo szczery. Ja już zmarł w wieku 90 prawie lat, 3 lat. I ja jestem na drodze. Ja nie mam się czego wstydzić, nic nie ukrywam. Ale panu jako dowódcy i tej formacji stawia się takie zarzuty. Czy pan nie zamierza się bronić jakoś? Jak ja mam się bronić? Mówi, ci, którzy nam zarzucają, niech zajrzą do archiwów niemieckich i niech pokażą te dowody. Jeśli kolaborowaliśmy, to proszę bardzo, jesteśmy gotowi ponieść odpowiedzialność. Ale za co? Nie znaleziono. I do tej pory nikt nie znalazł i nie znajdzie, bo czegoś takiego nie było. Zresztą zaraz będę mówił o opiniach niemieckich na temat Narodowych Sił Zbrojnych. To właściwie przewraca całą naszą wiedzę i wszystkie pojęcia na ten temat. Druga rzecz to ten zarzut rozpędzania wojny domowej w podziemiu. To jest formacja, która powstała tylko po to, żeby bić komunistów. Otóż w jakim sensie wojna domowa, jeśli w kraju byłaby, to mogłaby być między formacjami niepodległościowymi. W domu to się bije mąż z żoną, to są domownicy, to jest wojna domowa. Jak przychodzi agresor z zewnątrz, napada na rodzinę i rodzina się broni, to nie jest wojna domowa, to jest obrona własnego domu. I z komunistami to był taki przypadek. Przyszedł agresor z zewnątrz, atakował, mordował podstępnie i ludzie się bronili. Krystyna Kresten, historyczka z Polskiej Akademii Nauk, ulubienica mojego ulubieńca, Adama Michnika, napisała z tego czasu, że Narodowe Siły Zbrojne właśnie 22 lipca 1943 roku, eksterminując oddział Gwardii Ludowej, dowodzonego przez Izraela Eisenmana, pseudonim Lew na Kielerczynie, rozpoczęła wojnę domową. Historyk Polskiej Akademii Nauk. Tylko że pół roku wcześniej, dokładnie 22 stycznia 1943 roku, w małej miejscowości Żywica, w powiecie Opoczyńskim, tenże oddział rzekomo,
się przechwalać, jak my tam na Lubelszczyźnie gromimy reakcję. A my też, my to towarzysze mamy osiągnięcia, a w Drzewicy to my zrobili to i to. A kto z nas zrobił? No ten, my to wszyscy braliśmy w tym udział. Przyznali się do winy. Zostali rozstrzelani. To dzisiaj stoi powód. Ofiar. Terroru ONZ-owskiego. Czy to jest rozpętanie wojny domowej w podziemiu? Niech mi stanie to jakikolwiek historyk o zacięciu komunistycznym, który wyciągnie papiery i pokaże, gdzie, w którym momencie jest tu wojna domowa. Gdzie jeśli konsekwencją czynu zbrodniczego jest rozstrzelanie zbrodniarzy, czy to jest wojna domowa. I trzecia rzecz to jest antysemityzm NSZ-u. NSZ to jest formacja, która rutynowo zajmowała się ściganiem i mordowaniem Żydów. To jest wersja, która przez kilkadziesiąt lat została utrwalona, poszła na zachód. Nawet nie wiem, jak to byłoby możliwe do odwrócenia, bo ci ludzie tam, którzy pisali historycy zachodni, powoływali się na takich uczonych, jak Mieczysław Moczar. Bardzo warto, Państwo się z tego śmieją. Film fabularny, książka opisująca dzieje i biografię Mieczysława Moczara, który właśnie pociągi wysadzał cały czas i dywizję niemieckie rozbijał. A później to była podstawa historiografii zachodniej na temat podziemia w Polsce. Ludzie, którzy mordowali Żydów w Gwardii Armii Ludowej, są bohaterami. A ci, którzy nie mieli z tym nic wspólnego, są o to oskarżeni. I teraz, jeśli antysemityzm, to gdzie? Jeśli mordowanie Żydów, to gdzie? Jest taka fundamentalna praca dwóch historyków żydowskich, izraelskich. Szmura Krakowskiego, przedtem był pracownikiem naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, później po emigracji w 1968 był uczonym tam, był między innymi dyrektorem Instytutu Yad Vashem, i drugi to Izrael Gutman, który przeżył obozy koncentracyjne, ofiara Holokaustu, wybitny historyk żydowski. Napisali taką książkę do The Dumet, tam jest około 120 przypadków wyliczonych, kiedy polskie podziemie miało, bo to nie są udowodnione rzeczy przez nich od początku do końca, także mamy absolutną pewność, chociaż kilka przypadków jest niewątpliwych. Podają 120 przypadków, kiedy polskie podziemie mordowało Żydów. Z tego jest jedno wskazanie na Narodowe Siły Zbrojne. W małej miejscowości, w powiecie Janów Lubelski, na Lubelszczyźnie, Narodowe Siły Zbrojne miały zamordować kilkunastu Żydów. Tak w tej książce jest. Mój kolega, uczony amerykański, polskiego pochodzenia, Marek Jakubowicz, zbadał to. Był tam w archiwach lokalnych, panowie Kraśniku, wydobył dokumenty. Między innymi takie dokumenty z 1945 roku. To jest miejscowość Zakrzówek. Podania do starostwa ocalonych Żydów z Holokaustu, którzy piszą, że zwracają się z prośbą o ekshumację Żydów pochowanych na polu koło miejscowości Zakrzówek, zamordowanych w 1942 roku w sierpniu przez hitlerowców. W sierpniu nie było jeszcze Narodowych Sił Zbrojnych. Ustały miesiąc później. Rodziny wiedziały lepiej, kto zamordował. I w 1945 roku nie było powodu, żeby ukrywać sprawców. Jeśli to byliby NZ-owcy, to tak by napisali. Ale nie wskazywali na NZ, tylko na Niemców. I teraz z takiego przekłamania, z jednego przypadku nieprawdziwego, można zrobić, że cała formacja była antysemicka i mordowała Żydów. Gdy z tego czasu wydałem te tomy dokumentów Narodowych Sił Zbrojnych, to był pierwszy tom wyszedł w 1994 roku. Wtedy pamiętam, dostałem list prywatny od dziś wielkiego uczonego Andrzeja Kliszka. Napisał, jak mogłeś nie napisać we wstępie do tych dokumentów, nie zacytować dokumentów, że oni mordowali Żydów. Ja mu odpisałem tak, żebyście prywatnie, że bardzo chętnie to zrobię, jeśli będę miał takie dowody. Dajmy sobie czas, 3 miesiące, 6 miesięcy, ile potrzebujesz. Ty ze swojej strony zgromadzisz dowody, że mordowali Żydów, a ja ze swojej strony pokażę, że oni Żydom pomagali i gdzie, i że nie ich zbrodnie zostały im przypisane. Obraził się. Nie chciał tego powiedzieć. Tak się mówi, przecież to wiadomo, po co to udowadniać. To jak uczony mówi, że wiadomo, nie badając, to jest postawa uczonego, to jest propaganda. A fakty są takie. Zbigniew Stypułkowski, o którym tu wspomniałem,
całą formację. On był szefem tego wszystkiego, politycznym przywódcą. Jego żona to wnuczka wybitnego żydowskiego historyka Aleksandra Krauss-Hahna, światowej sławy uczonego żydowskiego. Ich młodociany syn podczas wojny, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, według halachy prawa żydowskiego, był czystym Żydem po matce. Przywódca polityczny formacji, która morduje Żydów, ma takie związki rodzinne i ta formacja stawia go na czele. W komendach okręgów, w komendach powiatów mamy ludzi pochodzenia żydowskiego, jawnych, nie ukrywających swojego pochodzenia, nie tuszujących tego. Nikt im z tego tytułu wyrzutów nie robi w tej formacji, bo to byli polscy patrioci. Komendant powiatu Sokołów Podlaski. W grudniu 1944 roku aresztowany przez NKWD major Ozgar Zuskin, chyba się nazywa, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, major Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierz Legionu, oficer Wojska Polskiego, aresztowany przez NKWD, sprawdzili tożsamość. Toż ty Jewrej, to ty z nami chodź. Odetnij się od tego parachła, którym ty byłeś i już, będziesz z nami. Mówi, nie, ja jestem Polakiem żydowskiego pochodzenia, jestem oficerem Narodowych Sił Zbrojnych. Ja za tych ludzi odpowiadam, ty mi tego dziwa. To jak ty nie z nami, to ty śpią. To będzie kara śmierci. Śmiertna akcja. Dobrze, nie będzie. Został zamordowany jako polski Żyd, jako oficer Narodowych Sił Zbrojnych, jako polski patriota. Proszę bardzo. Nie NZ-owcy go zabili, ale komuniści, którzy zarzucali NZ-owcom, że takie rzeczy robią. Oficerem do specjalnych zleceń w Warszawie, w Komendzie Okręgu Warszawa, był Felix Pisarewski, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, bokser klubu Maccabi, żydowskiego klubu sportowego. Do października 1942 roku więzień Pawiaka. Odbity w pierwszej publicznej akcji w Warszawie, odbicia więźniów politycznych, odbity z rąk gestapo w samym centrum Warszawy, na dzisiejszym Placu Konstytucji, w serce Warszawy. Akcja rozkrwała. Zatrzymany samochód z konwojem, on wyjęty, Niemcy rozbrojeni, kopek w tyłek. Pierwsza tego typu akcja, jawna, nikt się tego nie spodziewał. Niemcy się wtedy jeszcze nie bali, byli przed panami sytuacji, to coś takiego miało miejsce. Uwolnili go, był przyjęty do służby, był oficerem do specjalnych zleceń w Komendzie Okręgu Warszawa. Napisał piękne wspomnienia. On po wojnie był w Australii, zmarł na początku lat, no, 2002-2003 rok, coś takiego. Jeszcze z nim zdążyłem kilka listów wymienić. Napisał piękną książkę, Orły i Reszki. W 1984 roku. I on miał problem. On był obrzezany. Nie mógł wyjść na miasto, bo pierwsza lepsza kontrola niemiecka i koniec. Albo getto, albo rozstrzelanie na miejscu. Wiedział, że on ma z tym problem, on to oczywiście może funkcjonować w organizacji, ale nie może chodzić po mieście. Co mu załatwili? Operację maskującą. Zresztą fantastycznie to wszystko opisał, tak trochę na wesoło, trochę na poważnie. Piękna książka. W ogóle nie znam. Polski Żyd, polski patriota w Narodowych Siłach Zbrojnych. I napisał o sobie. Ja, polski Żyd, służący formacji, oto oskarżanej, przeżyłem tylko dzięki tej formacji, bo mnie wyjęli z rąk niemieckich. Mówi, takich przykładów są dziesiątki. Można je pokazywać. Tylko kogo to przekona? Ja was, wy mnie, czy przekonamy tych historyków, pseudohistoryków, którzy przez tyle lat kłamali, pozostali bezkarni,
numerze pierwszym pisma o nazwie Krytyka jest artykuł Jacka Kuroty, ideologa Choroskiego, dwukrotnego członka PZPR wcześniej. On napisał tak, powtarzam, 78 rok, warto pamiętać, co wtedy było, co się działo. Komunizm jako ideologia w Polsce nie istnieje. Dla niego już nie było komunizmu. Dla nas było. Za głównego przeciwnika ideowego opozycji demokratycznej uważam więc narodowców. To jest dla nich wróg. Nie komuna. Nie SB. Między nimi NZ-owcy są wrogami. I co się w związku z tym dzieje? Tworzy się nową ideologię, już nie PZP-owską, tylko opozycyjną. Że ten NSZ jest cały czas zły. Był zły, a teraz jest jeszcze gorszy. Moja ulubienica, Krystyna Kersten, w książce wydanej w drugim obiegu, czyli bez cenzury, czyli wtedy były proste podziały. To, co wyszło i było w księgarni, to było kłamstwo. To, co wydała opozycja, to, co było w drugim obiegu, to była prawda. Prosty świat, prawda? To niestety on był prostacki. To nie było aż tak dobrze. Napisała tak o przemianach w Polsce, jak się Polska Ludowa tworzyła. Sądzę, że specyfika polskiej sytuacji, przełomy wojny i pokoju polegała właśnie na tym, że wszystkie racje uległy relatywizacji, czyli wszyscy mieli trochę racji. Nie jest to równoznaczne z usprawiedliwianiem oprawców Zubera czy NZ-owców mordujących bezbronnych Żydów i Czerwonych. I to, co było pod komuną, jest kontynuowane w opozycji. A później to przeszło w 1989 roku do nowej Polski. Kto z Państwa pamięta, kto był w roku 90 szefem kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy? Nie, szefem kancelarii. Jacek Merkel, czy ministrem stanu w kancelarii? Postać Dęcek. Pytany o uprawnienia kombatanckie dla tych ludzi, którzy byli w Polsce Ludowej pozbawieni, czyli 20 rok, podziemie niepodległościowe, podziemie powojenne, czy to będzie załatwione? Wiecie, co odpowiedział? Żadna formacja obca, Wehrmacht, UPA i NSZ uprawnień nie dostaną. Obca formacja, równoznaczna z ludobójcami, z UPA i z Wehrmachtem. Nowa Polska, człowiek z opozycji, demokratycznej oczywiście. To jest ta postawa, którą musimy pamiętać, że jest kultywowana. NSZ jest to zjawisko, tak jakby w dwóch wymiarach. W sensie bardzo ścisłym jest to organizacja wojskowa działająca właśnie pod tą nazwą. Organizacja, powtarzam tu z całą świadomością, apolityczna z założenia. To miało być przyszłe wojsko polskie, które nie robiło wewnętrznej propagandy politycznej nachalnej w jednym kierunku. W tej formacji służyli ludzie różnych orientacji. Oczywiście narodowcy jako tacy, to była podstawa. Ale jest wielu oficerów, nawet w wyższej kadrze dowódczej, o poglądach zupełnie innych. Nawet socjalistycznych, z tego dobrego socjalizmu, niepodległościowego, przedwojennego PPS-u. I nie ma wprost z tym problemu, bo to jest formacja, która ma określony cel. Walkę z Niemcami, walkę o niepodległość i ma niezwykły program wojskowo-polityczny. Taki, jakiego nie mają żadne inne formacje. Ten program to jest linia Odry i Nysy na zachodzie. To jest wcielenie Prus Wschodnich do Polski. To jest kilka innych rzeczy, o których za chwilę powiem, które tą organizację całkowicie wyróżnia spośród wszystkich innych formacji niepodległościowych. Do tego jest to formacja, która jest całkowicie niezależna politycznie, bo nie ma nad nią żadnych nadrzędnych ośrodków politycznych, które byłyby powiązane międzynarodowo. Że tu sojusznicy, tu alianci, to nie możemy, bo oni się nie zgadzają. AK też mogła mieć taki problem. Ale nie mogła, bo alianci się nie zgadzali, bo to była agresja przeciwko Niemcom, którzy w danym momencie są wrogami,
ale po wojnie nie będą. Nie można Niemiec osłabiać na rzecz jakiejś tam Polski i jej żądań. W związku z tym jest tylko korekta granic przewidywana. Aż do gdzieś tam do początku 1944 roku nie ma w ogóle takich śmiałych problemów granicznych. A w NZ się mówi, to jest nasze być albo nie być. Zabrać Niemcom po linię Odry i Nysy i zlikwidować Prusy Wschodnie, żeby nie powtórzył się rok 1939, że z północy, z zachodu i od południa przez Czechosłowację Niemcy weszli do Polski i po trzech dniach bitwa graniczna była przegrana. Polska już została właściwie złamana. To się nie może powtórzyć. Jak mówili, trzeba odepchnąć Niemczyznę za Odrę, za Nysę i broń Boże nie pozwolić, żeby istniały Prusy Wschodnie. To zarzewie zła. Od Prus się cała nowa ideologia niemiecka i ta ludobójcza przecież zaczęła stanie. Oni tego nie chcą. Do tego jest to formacja pozbawiona wszelkich izmów. Tu nie ma powiązań międzynarodowych, żadnych ideologii ponadnarodowych. Jest myśl narodowa, jest polski cel wojny, o którym zaraz powiem, który został w NZ sformułowany, ale nie mają nadrzędnych ideologicznych ośrodków decyzyjnych. Ani Komintern, ani żadna masoneria zachodnia, ani żadne jakieś tajne czy półtajne siły, które by na nich wpływały. To jest samorodny twór Polski, młodej polskiej przedwojennej inteligencji. Ludzi niezwykłych, bo potrafili zrobić coś z niczego. Nie mieli funduszy, a działali. Nie było kadr, a sama przyszła. Nie było organizacji, ale ją stworzyli. Nie było propagandy, ale potrafili wydawać sto kilkadziesiąt pism drukowanych, powielanych, niektóre w nakładzie po kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy. I artykuły z tamtego okresu, gdy się czyta, to jest jak źródlana woda dzisiaj. Pisane piękną polszczyzną, wspaniale wyłożona myśl, wiele z tych rzeczy jest aktualnych do dziś. Tam się narodził pomysł Unii Europejskiej, oczywiście innej niż ta, którą znamy. Ale ci ludzie w swoich założeniach zakładali, że po wojnie powinna nastąpić integracja europejska, że są dwa straszne totalitaryzmy. Niemiecki, który się odrodzi i jest sowiecki, który zagraża ludzkości. I że Europa musi współpracować. Po prostu musi. I musi taki związek państw powstać. Oni o tym pisali w 1942, 1943 roku. Inni to jeszcze się nie wypluwało nawet w głowie. A tam to było. I trzecia płaszczyzna niezależności to jest niezależność finansowa. Nie byli finansowani przez żadną z walczących stron. W związku z tym nikt im nie mógł nic narzucić. W związku z tym stać ich było na samodzielną myśl wojskowo-polityczną. I tu jako przykład chciałbym Państwu przytoczyć fragment artykułu opublikowanego w październiku 1942 roku. Miesiąc po powołaniu tej formacji Narodowych Sił Zbrojnych. Artykuł napisany przez czołowego ideologa tego pokolenia, poznaniaka, działacza przedwojennego NR-u w czasie okupacji organizacji polskiej, między innymi komendanta krakowskiego, pomorskiego NSZ-u, później zastępca ostatniego komendanta głównego Stanisława Kasznicy. Z nim aresztowany, z nim zginął pod zarzutem współpracy z Niemcami jako szpieg niemiecki. Lech Karol Neyman, absolwent prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. On w 1942 roku opublikował artykuł pod tytułem Osiągnąć cel za wszelką cenę, gdzie sformułował polski cel wojny. Napisał tak. Polska musi mieć swój własny cel wojny, rozumiany jako cel bezwzględny przez cały naród. Nie będzie to tylko zdobycie niepodległości. Odzyskanie utraconej pozycji. Musi to być znacznie więcej. Celem musi być zdobycie takich warunków, które by zabezpieczyły na długie dziesiątki lat byt narodu i zapewniły jego swobodny rozwój. Naród niemiecki, sprawca wszystkich wojen grabieżczych od trzech ćwierćwieczy, czyli od 750 lat, osłabiony niezwykle okrutnym prowadzeniem tych wojen, winien na koniec ulec przykładnej karze. Winien być pozbawiony wszystkich zaborów dokonanych przez tysiąclecie, czyli na wschodzie i na zachodzie. I być w pełni rozbrojony przez zniszczenie przemysłu niemieckiego.
winien wreszcie dostać się pod dłuższą kontrolę swych kulturalnych sąsiadów. To wszystko dopiero zapewni Europie upragniony, niezbędny pokój na czas dłuższy. To, co się stało z Niemcami, Poczdami, podział na strefy okupacyjne, demilitaryzacja, denazyfikacja, to jest pomysł Lecha Karola Neumanna, sformułowany 3 lata wcześniej. Wiemy o tym? Nie. To zostało wydane drukiem, 50 000 egzemplarzy pod ziemią. To było wstrząsające wrażenie wizjonera politycznego. Oczywiście to zostało osiągnięte inaczej, niż on zakładał, ale to zostało osiągnięte. Pisał dalej tak. Wygląda na to, że Niemcy zostały prawdziwie pokonane, okrojone i zniszczone. Nie możemy jednak zapominać, że z chwilą klęski i upadku reżimu hitlerowskiego znajdą Niemcy wielu orędowników. W obozie dotychczasowych wrogów, a w szczególności wezmą im w opiekę Żydzi i kapitał międzynarodowy. Byle tylko szedł interes, socjaliści z odwiecznego sentymentu, Ameryka w uznaniu walorów kupieckich narodu niemieckiego, a może też wziąć czerwone Niemcy w opiekę Rosja sowiecka. Mamy NRD przecież, prawda? Wizjoner. I napisał wprost. Jednym z fundamentalnych warunków trwałego rozbrojenia Niemiec i trwałego pokoju w Europie jest uzyskanie przez Polskę na zachodzie linii Odry i Nysy Łużyckiej z lewymi brzegami, co wraz z czeskimi Żydetami stworzyłoby potężny szaniec obronny. Bezwzględnym obowiązkiem narodu polskiego jest prowadzenie wojny z Niemcami aż do pełnego zwycięstwa, aż armia nasza stanie na szańcu Bolesławów, aż polski sztandar zawiśnie w okupowanym Berlinie, a maszyny niemieckie zaczną w Polsce pracować dla naszej potęgi. To stanowi nasz narodowy cel wojny. Walkę tę musimy prowadzić, choćby Zachód spoczął na laurach, choćbyśmy pozostali sami. Bezwzględnie, fanatycznie pochodzić z niej będzie o całą naszą przyszłość i wielkość, o wieki całe. Niech pacyfistyczny Zachód ulegnie dla upragnionego pokoju nam, a nie Niemcom. Człowiek zamordowany strzałem w tył głowy na Mokotowie na koszpie niemieckim. Wykopany prawdopodobnie niedawno na Powązkowskiej Łączce w ekshumacji wykonanej przez IPN. Kto o nim wie? Gdzie są szkoły jego imienia? Nie ma. Nie ma. Nie ma. I długo, długo nie będzie. Kolaboranci niemieccy, o których Niemcy pisali tak. Ostrzeżenie Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy z 1942 roku, już z końcówki. Nowoczesne drukarnie wywiadu NZ fałszują niemal wszystkie typy obowiązujących w Generalnym Gubernatorstwie dokumentów osobistych, w tym materiały Reichsführera, czyli Heinricha Himmlera i jednostek wojskowych. Gestapo. Istnieje absolutna pewność, że ci młodzi idealiści pracują z całym zaangażowaniem, a zdrada jest wykluczona. Inne dokumenty bezpieczeństwa III Rzeszy. Wywiad NSZ jest organizacją ekskluzywną, grupującą wyłącznie Polaków bez zarzutów i utalentowanych. To są opinie największego wroga. Wroga, któremu chciano odebrać kawał terytorium, ustanowić granicę na Odrze i Nysie, zabrać im Prusy Wschodnie, rozbić ich na strefy okupowane, zdemilitaryzować ich przemysł. I ten wróg pisze NZ-cie w samych superlatywach. Oddaje im cześć. To, czego rodzima komuna nie była w stanie przyznać, że to są najwięksi polscy bohaterowie. To dzisiaj mówią o tym dokumenty niemieckie. W styczniu 1945 roku Gestapo na polecenie władz zwierzchnich sporządziło całościowy raport o polskim podziemiu. Jak to wyglądało? Z czym mieli do czynienia? Z czym sobie nie radzili? Duża część jest poświęcona Narodowym Siłom Zbrojnym. To po polsku nazywa się ten rozdział Powstanie Istota Nielegalnej Polskiej Tajnej Organizacji Narodowej Siły Zbrojnej. Dokument przechowywany w Archiwum Aktowym w Warszawie. Jawny. Można sobie tylko iść przetłumaczyć na polski. Dostępny, nie ma problemu. Gestapo pisało tak. Powtarzam, styczeń 1945 roku, końcówka II wojny. Wielkim celem polityki.
politycznym obozu narodowego, w tym INZ, jest walka o niepodległość Polski. Przy czym następujące kwestie wysuwają się na czoło. Zdobycie Prus Wschodnich dla Polski, zdobycie Ziemasz Odrę i Nysę i obrona kraju przed komunistami i Ukraińcami i zniweczenie ich starań o oderwanie polskich ziem. Zostaną na cztery wiatry po świecie. A tu zostali bolszewicy i zdrajcy Volksdeutsche zarówno. Członkowie PZPR, którzy mówią, że oprawcy Zubei, NZ-owcy to są ci sami ludzie na tym samym poziomie. A fantastycznym dorobkiem tej organizacji jest wywiad. To, co Niemcy docenili najbardziej. I to, co dzisiaj z polskiego państwa podziemnego jest najbardziej trwałe i to, co miało największy wkład w zwycięstwo nad Niemcami, to był polski wywiad, nie partyzantka, nie powstanie. To Niemcom krzywdy nie robiło, ale polski wywiad. To, że zbieraliśmy cierpliwie wszelkie informacje, one były opracowywane przez analityków i wysyłane na zachód. Wysyłaliśmy obiekty do zbombardowania, wysyłaliśmy stan fabryk, zatrudnienie, produkcja amunicji, części do samolotów i tak dalej. To wszystko szło na konto analityków. Dlaczego Niemcy nie chcą papierów pokazywać? Bo to nie był ich dorobek wywiadowczy, tylko polski podziemny, a wśród nich części Narodowych Sił Zbrojnych. Siatka wywiadowcza Narodowych Sił Zbrojnych pokrywała nie tylko generalne gubernatorstwo, nie tylko terytorium byłego państwa polskiego, jak się wtedy mówiło, drugiej RP, ale całe terytorium Rzeszy. Wszędzie tam, gdzie były skupiska Polaków, gdzie była przedwojenna emigracja, gdzie była mniejszość polska, gdzie byli robotnicy przemysłowi, gdzie pracowali kurierzy i wywiadowcy, wszędzie był wywiad Narodowych Sił Zbrojnych. Organizatorami byli ludzie doświadczeni, przygotowani do tego. Ale trzon tego wywiadu to byli ludzie młodzi. 22, 25, 27, 8-letni. Młodzi chłopcy i młode dziewczyny, bo tak to można powiedzieć. Młodzi idealiści. I to, co Niemcy pisali. Polacy bez zarzutu i utalentowani. I zdrada jest wykluczona. Aresztowani przez Niemców byli mordowani w sposób specyficzny. Na wzór średniowieczny. Hitlerowcy chcieli oddać im w ten sposób cześć, pokazać, jak ich doceniają. Tych młodych ludzi wieszano na chatach rzeźniczych i wścinano toporami w więzieniach niemieckich. Mabicie w Berlinie, w Królewcu, w Radomiu, we Wrocławiu, w Gdańsku. Te siatki zostały rozbite i wymordowane. Ci ludzie zapłacili ogromną cenę. Nie znacie ani jednego nazwiska. Nigdy o nich nie słyszeliście. Nikt wam o nich nie powie. Nie ma o nich programów w telewizji. 100 razy będzie klos leciał. 200 razy. A oni się nie nawet małego filmu dokumentalnego nie doczeka. Zapominamy o tych, że byli. A byli. I coś po sobie zostawili. Dali nam cząstkę swojej tożsamości. Ten podkład ideowy. To są żołnierze wyklęci z tego pierwszego okresu, jeszcze z okupacji niemieckiej. Już wyklęci. Bo robili dobrze. Ale nie w tej formacji. Gdyby to była Gwardia Ludowa, a to byłoby co innego. Tylko, że Gwardia Ludowa miała wywiad zupełnie inny. Teraz pracowała niepodległościowców i wydawała ich do Niemców. Więc nie ma się czym pochwalić. Natomiast tymi się nie chwalimy. Mówiłem także o tym ogromnym pionie propagandowym. Te 150 pism, dziesiątki książek, broszur opracowań wydanych drukiem lub powielanych. Pod zimą toczyła się ogromna dyskusja. Ludzie byli roznamiętnieni. Czytali, dyskutowali, ci, którzy umieli, potrafili, pisali. Przygotowywali plany na przyszłość, wspierali się, kłócili, oczywiście parlamentarnie, nie wyzwiskami, ale każdy uważał, że wie coś lepiej, inaczej, że do czegoś doszedł, starał się to gdzieś wydrukować, opublikować, dać innym swoje pomysły. To całe piśmiennictwo zostało. Jest, ale jest nieznane. To sobie mogą tacy ludzie jak ja pozwolić, że chodzą gdzieś tam, grzebią, zbierają, czytają i wiedzą. Książka tego nie ma. Tego nie ma. W szkole, jak ja patrzę w podręcznika, są pojedyncze zdania. Podziemie narodowe w czasie wojny mordowało Żydów i kontynuowało ten proceder w okresie powojennym. Cała historia tej formacji sprowadza na do absurdu. Gdy oplułem przenośnik autora takiego podręcznika, pisząc artykuł o nim i o jego książce, groził mi sprawa
Nie ja się bałem. Ale to są jego podręczniki, które tu mają nasze dzieci. A chciałbym o podręcznikach powiedzieć dwa przynajmniej słowa, bo warto. Tylko takie trzy drobne przykłady. Ilustrowana historia Polski dla dzieci. Piąta klasa szkoły podstawowej. Zaczyna się historia. Większość was na sali to są ludzie młodzi, będziecie mieli dzieci, te dzieci będą w piątej klasie i wtedy zajrzyjcie, czy to jest czasem nie ten sam podręcznik, nie radzę. A tam jest napisane między innymi coś takiego. W 1917 roku robotnicy i żołnierze zaczęli tworzyć władzę. Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Władzę zdobyła partia Lenina, ale musiała stoczyć jeszcze wiele walk z przeciwnikami, aby obronić ją i umocnić. Ja cię tu sarkastycznie śmieję, ale płakać się chcę. Ziemię rozdano chłopom, fabryki robotnikom, każdy sobie wziął jedną, pewnie ja inny stoczną, a władzę przekazano radom delegatów. Dlatego Rosję nazwano państwem radzieckim. Rewolucja październikowa miała duże znaczenie w dziejach świata, bo wskazała partiom działającym w imieniu robotników, jak zdobyć władzę i zorganizować własne państwo. Odegrała też pewną rolę w sprawie Polski, ponieważ nowe władze ogłosiły w dekrecie, że każdy naród może decydować o swoim losie. To nie jest książka z głębokiego PRL-u. To jest Trzecia Rzeczpospolita. Podręcznik zatwierdzony. Jako obowiązkowy dla piątych klas szkół podstawowych przez Ministerstwo Edukacji Antynarodowej, bo tak to trzeba nazwać. Książka, podręcznik, wolnej Polsce. Płacicie za to. Płacicie pensje tym ludziom, płacicie podatki, żeby te podręczniki były drukowane, żeby te dzieci się tumaniły. Tak jak za komuny był Lenin i rewolucja, wielka święta i tak dalej, kraj rad. Tak samo macie teraz, mamy wszyscy. Inny podręcznik to już dla licealistów. To jest w okresie powojennym. Jedno zdanie. Że były jakieś tam formacje podziemne, WiN, NSZ, Narodowy Związek Wojskowy, że to była działalność początkowo bardzo dynamiczna, zmalała następstwie na skutek aresztowania ich kierownictwa i odrębnym problemem było przekształcanie się tych oddziałów w rabunkowe grupy. Co? Ale rabunkowe grupy. Ale to nie koniec, bo to jest jedno zdanie, można machnąć ręką. Plują, pluli, będą pluli. Ale ilustracją do tego rozdziału jest zdjęcie oddziału podziemia zbrojnego powojennego. Zdjęcie bardzo specyficzne. A zdjęcie to jest to, czy nasza percepcja jest ważniejsza niż słowo pisane. Jak widzimy literki, często treści nie chwytamy. Jak widzimy obrazek, to nam gdzieś zostaje w głowie, w pamięci. Na zdjęciu jest trzech bandziorów. Papacha, dwie niemieckie czapki, niemieckie kurtki, jakaś kufaja. W rękach mają szpadle, łopaty, nie broń. To są kupowcy wyciągnięci z bunkra. Rozumiecie całą mistyfikację? Podziemie zbrojne z łopatami w ręku, mordujące Żydów, zabijające ich łopatami i zakopujące na nich. Chodziło o papakach w niemieckich czapkach. W Trzeciej Rzeczpospolitej wychodzą takie podręczniki. Między innymi właśnie o NSZ-cie. Dorobek NSZ-u został zapomniany i rozgrabiony. Najwyższy rang, oficer niemiecki, zlikwidowany na ziemiach Polski przez polskie podziemie niepodległościowe 26 sierpnia 1943 roku na Kielecczyźnie generał dywizji Kurt Renner, dowódca.
4 Dywizji Piechoty Wehrmachtu, zlikwidowany wraz ze sztabem przez oddziały Narodowych Sił Zbrojnych starszego wachmistrza Tomasza Wójcika, pseudonim Tarza, i kaszmarskiego pseudonim Dymsza. Jeden zamordowany strzałem w tył głowy w Kielcach w 1945 roku, drugi zamordowany prawdopodobnie przez agenturę niemiecką w USA na początku lat 50. On został zamordowany. Sprawców nie wykryto. Nóż w klatkę piersiową i rozkrojona klatka. Rytualnie postawiony w klatce. Zemsta za niemieckiego generała. Akcja przypisana przez wszystkich sobie. A chłopcy sobie to przypisali. Gwardia Ludowa sobie to przypisała. Tylko NZ-owcy kolaborowali z Niemcami. Tak im zabierano to, co zrobili. To nie zostało nic. Mamy wiele przykładów współpracy i pomocy udzielanej przez NZ Armii Krajowej. Mamy udział NZ-u w akcji Burza. Mamy udział kilku tysięcy NZ-owców w Powstaniu Warszawskim. Jest to formacja, o której generał Antoni Chruszczyk, pseudonim Monter, dowódca powstania, napisał o zgrupowaniu Kurobry II, największym zgrupowaniu powstańczym. Wy jedyni nie oddaliście Niemcom przez cały okres powstania ani piędzi ziemi. I to była jednostka na styków frontowych. Broniła od strony Woli całej Warszawy i obroniła, nie ustąpiła nawet o fragment ulicy. Ponieśli ciężkie straty. W tym zgrupowaniu walczył m.in. Witold Pilecki, bohater Europy, jeden z najwybitniejszych Polaków, zamordowany po wojnie przez komunistów, jako szpieg niemiecki. Tego wszystkiego w historiografii nie ma, albo prawie nie ma. Mamy całą epopeję powojenną Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, czyli tej formacji, która przyszła po NZ-cie, która toczyła walki z komunistami do połowy lat 50. Do początku lat 50. istniały komendy okręgów, istniały komendy powiatów. Pamiętam kolegów z IPN-u, którzy byli bardzo niechętnie nastawieni do podziemia narodowego, gdy zaczęli oglądać pierwsze dokumenty utworzone po 47, 47 i później, czyli już po tak zwanych amnestiach, kiedy to podziemie akowskie zanikało, już dogorywało, a tu się rozwija. Wstępują nowi ludzie, powstają nowe struktury, nowe oddziały i zobaczyli, jak to funkcjonowało. Brakowało już kadry dowódczej, nie było oficerów, albo wybici, by aresztowano. I co się wtedy w tych strukturach dzieje? Jak to jest, że oni całe lata jeszcze trwają w podziemiu, organizują się, mają sukcesy na koncie i utrzymują się w terenie, mimo olbrzymiej przewagi drugiej strony, gdzie UB i KBW i Ludowe Wojsko wykorzystuje między przeciwko nim artylerię i lotnictwo, przeciwko tym małym grupom leśnym. Operacje przeciwko kilku, kilkunastu ludziom są wykonywane siłami 10 tysięcy ludzi ze strony komunistycznej i oni to wszystko przetrwali i istnieli jeszcze przez całe lata. Jak funkcjonowali? Dopiero wtedy, jak ci moi koledzy to zobaczyli, zrozumieli, że można być miłośnikiem tej formacji w tym normalnym sensie tego słowa. Miłośnikiem w sensie oddawania im prawdy i sprawiedliwości. Jak oni funkcjonowali? Nie było kadry. Ginął albo aresztowani byli przywódcy, dowódcy. Co oni robią? Ci, którzy utrzymali się przy życiu, gromadzą się w jednym miejscu, w lesie i obradują i debatują. Musi być komendant okręgu. Muszą być powołane nowe struktury. W jaki sposób się to odbywa? W wojsku jest to nominacja. Zwierzchnik nominuje swojego podwładnego na stanowisko. Oni są w strukturze wojskowej, tak to powinno wyglądać. Tam tak nie wygląda. Tam jest tajne głosowanie. Był koledzy, wybieramy na komendanta okręgu najlepszego spośród nas. Robimy tajne głosowanie, żeby nie było żadnych nacisków, podejrzeń, że ktoś tym steruje, ktoś usiłuje oddziaływać. I w tajnym głosowaniu wybierano komendanta okręgu. Komendanci powiatu, szefowie pogotowia akcji specjalnej, szef żandarmerii,
sądu okręgowego, mają prawo głosu, wybierają spośród siebie nowego dowódcy. Ale jest warunek. On co 3 miesiące jest weryfikowany w organizacji. Czy działalność prowadzi taką, że nie przynosi ujmy organizacji, że nie ma strat i że organizacja działa prawidłowo. Jeśli coś się nie sprawdza, on jest z funkcji odwoływany. To jest jedyna demokracja na ziemiach polskich wtedy, w lesie, wśród tych biednych ludzi, którzy siedzą pod ziemią. Tylko i wyłącznie tam. Nigdzie więcej przecież demokracji nie było, bo była socjalistyczna, czyli już trochę mniejsza demokracja. I epopea powojenna kończy się zbrodnią. Jedną wielką, krwawą plamą w historii Polski. Komuniści na mocy wyroków sądowych, które były nielegalne z mocy prawa, bo wojskowe sądy rejonowe zostały powołane niezgodnie z prawem komunistycznym wówczas obowiązującym. Mój kolega, wybitny prawnik, zrobił z tego doktora. Wykazał i udowodnił, że wojskowe sądy rejonowe, wojskowe prokuratury rejonowe, Naczelna Prokuratura Wojskowa i Najwyższy Sąd Wojskowy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, przedtem w Polsce Ludowej, do 1956 roku działały nielegalnie w świetle prawa komunistycznego. Wszystkie wyroki wydane przez te struktury, wszystkie śledztwa, wszystkie akty oskarżenia były od początku do końca nielegalne i nieważne. Co zrobiła z tym Nowa Polska? Nic. Ci ludzie musieli udowadniać swoją niewinność po 1989 roku. Niektóre procesy jeszcze trwają. Ludzie nie żyją, a rodziny się procesują o przywrócenie im dobrego imienia, o uzyskanie stwierdzenia nieważności wyroku. Tak im odpłaca Nowa Polska. Na mocy tych wyroków zamordowano 5 tysięcy ludzi. Około 20 tysięcy zabito, zamordowano w śledztwach, w aresztach, w więzieniach bez wyroku sądowego. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zamordowano w pacyfikacjach, obławach. Teraz mamy nową sensację, właśnie prawdopodobnie wykopują szkielety zgrupowania NZ kapitana Henryka Flamego Bartka w 1946 roku na jesieni zamordowanych na Podbeskidziu, około 200 żołnierzy, podstępem wziętych do niewoli, rozbrojonych, powiązanych, obrzuconych wiązankami granatów. Czyste, w najczystszej postaci ludobójstwo. Gdzie są sprawcy? Kim byli sprawcy? Podam Państwu jeden przykład. W 1991 roku toczyło się śledztwo w tej sprawie. Pani prokurator, która miała pełno dobrych chęci, ale nie miała na ten temat żadnej wiedzy, szukała kogoś, kto by jej coś na temat tej formacji, tej grupy, tego dowódcy i tej sprawy powiedział. Posłowie, do których się zwróciła, znali mnie, wskazali mnie, nawiązała ze mną kontakt, formalnie mnie przesłuchiwała, mówiłem, co wiem w sprawie. Mówiłem o sprawcach. Wtedy jeszcze żył w Warszawie na ulicy Kruczej pułkownik Henryk Nadrowski. Pułkownik UB, dyrektor Departamentu MPP, później ambasador PRL w Islandii i bodajże w Danii. A wtedy czerstwy emeryt, chodzący z pieskiem wśród sąsiadów, cieszący się szacunkiem. Nienagannie ubrany, maniery, dyplomata, przecież prawda, jaki tam pułkownik, jaki tam morderca. Nawet go nie przesłuchali, znaczy przesłuchiwali, ale on wiedział, że on stał tyłem i nie widział, kto strzela. I gdzie to było, też nie widział, bo było ciemno. Dali mu spokój. Pani prokurator niestety przedwcześnie zmarła, nie zdążyła tej sprawy dokończyć. Prawda, stała umorzona, później była wznawiana, umarzana, nie wiem, na jakim etapie jest teraz. Chyba IPN prowadzi jakieś śledztwo, choć sprawcy już w tej chwili nie będzie. 200 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zamordowanych bez sądu, bezbronnych ludzi. I ani sprawców, ani wiedzy na ten temat. W 1986 roku wyszła książka w wydawnictwie Śląsk o tej operacji ubeckiej przeciwko nim. Konkluzją tej książeczki, bo to nie jest duża rzecz, jest taki fragment. Ludzie ci zostali ujęci, postawieni w stanie oskarżenia, ale Polska Ludowa sprawiedliwa i wyrozumiała, to w Łodzi i Górze, zbała
zgwałceni przez swoich dowódców, otrzymali krótkie wyroki, następnie wyszli z więzienia, dostali możliwość wykształcenia się, założyli rodziny i żyją teraz już jako normalni członkowie społeczeństwa, którzy zrozumieli swoje błędy. Dałem to pani prokurator, mówię, proszę bardzo, a ostatecznym dowodem dla pani niech będzie to, że wszyscy przeżyli i żyją gdzieś między nami. Proszę ich szukać. No to co ja mam z tym zrobić? Pytałem, proszę to wydać z Śląska. Ja nie mogę, ale pani może się zgłosić jako prokurator i zażądać danych o autorze, bo tu jest autor fikcyjny, to nie jest prawdziwe nazwisko. Napisałem pismo do wydawnictwa. Wiecie, co jej wydawnictwo odpowiedziało? Nigdy takiej książki nie wydaliśmy. To był PRL, lubelska książka, fałszywka. Nawet to fałszowano. I te kilkadziesiąt tysięcy ludzi zamordowanych po wojnie, o których nic nie wiadomo, albo prawie nic. Groby ich są czasami odkrywane, czasami nie. Sprawców nie ukarano, bo przed sądem nie stoją. Do tego jest 250 do 300 tysięcy więźniów politycznych, którzy przeszli okrutne śledztwa i okrutne więzienia. Niektórzy po 20 lat, jak mówiłem, w więzieniach. Ludzie drugiej, trzeciej, czwartej kategorii PRL. Na marginesie życia. Zmarnowane życie. Całkowicie. I bezkarnie. Dlatego komisje mieszkaniowe, gdzie ludziom przydzielano lokatorów. Jakaś przedwojenna inteligencka rodzina dostawała na lokatorów lupów, którzy świniaka w bandzie trzymali. Tak jak mi było wygodnie. Na święta był świniaczek, walnęło się w łeb, zrobiło się ubojnie w łazience, a ci to burżuazja, trzeba z nimi walczyć. Komisje nadzwyczajne. 80 tysięcy ludzi skazanych w trybie administracyjnym przez organ, który nie miał żadnych uprawnień sądowych. Kto i za co skazywał? Dziewczyna, studentka Uniwersytetu Warszawskiego, 51 rok. Wezwana przez egzekutywę, ona nie była członkiem partii, ale wezwana przez egzekutywę oddziałową na wydziale, że spotyka się z mężczyzną, który jest ujawnionym żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, który siedział w więzieniu, wyszedł rok temu. I kto to dla niej jest? Mówię, narzeczony. To wy się nie możecie z nim spotykać, bo wy nie możecie być studentem. Ale ja go kocham, to jest mój narzeczony. No, to ważne, to jest kiotów, rozmawia z komuną, ale nieświadoma, co mówi. Oni mówią, nie jest ja, nie wolno się z tym spotykać, bo my was ze studiów wyrzucimy. Ale ona to zignorowała, spotyka się dalej. Co się stało? On aresztowany, 2 lata obozu pracy, na Żuławę, niedaleko stąd, a ona wąt ze studiów. Warszawska kolejka, 50 rok. Sędzia, który ten wyrok wydał, żyje, jest wziętym adwokatem warszawskim. Pijany człowiek przy stoliku wstał i zaśpiewał Czerwone Maki. Monte Cassino mu się przypomniał. Walnął sobie dwa kielichy, robotnik warszawski. Co to nie wiem, prawda? To czysty stalinizm. 2 lata obozu w Mielęcinie. Obóz według badań, Głównej Komisji Badań Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który w niczym się nie różnił od obozów hitlerowskich. Takie same normy żywieniowe, takie same warunki wewnętrzne, zdrowotne i takie samo traktowanie więźniów. To był PRL. To jest ta część Polski, o której nie wiemy. My wiemy o kolejkach, o kartkach na cukier, o talonach na samochód, o wczasach, o tym, o tamtym, o 1 maja, o festynach, że parówki były i cytryny, po jednej cytrynie można było kupić. I to jest dzisiaj kolorowe, to jest fajne, my się cieszymy, bo tak widzimy, tak telewizja to pokazuje. Ale nie pokazuje tej części Polski, którą wymordowano, wybito, zabrano nam inteligencję, a w jej miejsce przyszedł awans społeczny. Dzisiaj mamy profesora Longina Pastuszeka. Nie wiem, czy jeszcze jest posłem SLD, ale był. Nazwisko odpowiednie do formacji. Zięć Edwarda Ochapa, członka biura politycznego, przez jakiś czas pierwszego sekretarza KC PZPR. On w latach 90., gdy była dyskusja o Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, bezczelny, miał odwagę, to mu trzeba przyznać, ale wiedział, że jest bezkarny, protestować, że w nim to były bandy. Nie mówię już o MZ-cie, o winie, o kontynuacji AK, Polskiego Państwa Podziemnego. I co? I nic. Można to było bezkarnie robić. W nowej, wolnej Polsce.
A może nie do końca jest wolny. Bo jeśli nie zdekomunizowaliśmy, jeśli nie wracamy do normalności, to znaczy, że jest źle. Jeśli nie znamy swoich bohaterów, ale znamy Klosa i dzieci bez przerwy oglądają Klosa, a nie tych, o których wiedzieć powinni. Jeśli polscy posłowie do Europarlamentu byli przeciwko uhonorowaniu Witolda Pileckiego w Parlamencie Europejskim, lista jest w internecie, możecie poczytać nazwiska, znane do dzisiaj głośno, to jesteśmy chorym krajem, który ma chorych reprezentantów. Nie może tak być, że rządzą nami ludzie, którzy są oderwani od naszej tradycji, którzy są przeciwko niej, którzy boją się marszu 11 listopada, bo przychodzą młodzi ludzie z polskimi flagami i co manifestują? Polski nacjonalizm. Powinni przyjść z tęczowymi flagami, z grodzką pod pachą. Wtedy byłoby fajnie, zabawnie, to byłaby Europa. Ale my jesteśmy w Polsce, u siebie. I mamy prawo do tej Polski, bo ona jest nasza. Tak jak cała jej tradycja. A nie jest taka, że musimy się jej wstydzić. Wprost przeciwnie. Dziękuję.
to zawsze jest gra kto kogo. Kto jest mocniejszy psychicznie, kto ma lepsze argumenty, kto się lepiej maskuje, kto jest bardziej ideowy, kto kogo wykorzysta, a kto da się uwieść niestety. I mamy przypadki infiltracji. Zinfiltrowane podziemia, ale ze strony komunistycznej, ze strony NKWD. To jest makabra. Nasza wiedza dzisiaj, która jest szczątkowa jeszcze, ale nasza wiedza dzisiaj o tym, jak NKWD miało rozpoznane polskie podziemie, jest przerażająca. Niemcy wiedzieli bardzo dużo. Nie likwidowali polskiego podziemia, bo to jest normalne w takich operacjach, że wiemy, ale jak zlikwidujemy, to przyjdzie następny rzut, o którym nie będziemy wiedzieli nic. Więc lepiej trzymać to z tą wiedzą, jaką mamy i mieć to złudzenie, że coś tam mamy pod kontrolą, a przynajmniej mieć wiedzę, co robią. Na przykład jak wybuchło Powstanie Warszawskie, to Niemcy tym oczywiście zaskoczeni nie byli. Powiedzieli tak samo jak powstańcy, że to powstanie wybucha. Wiedzieli wcześniej, na skutek istnienia agentury i tak dalej. Ale to nie znaczy, że AK była bezwolna wobec Niemców. Tak samo z NSZ. NSZ wchodził w kontakty ze strukturami niemieckimi. Czasami były to takie przypadki, że były wewnętrzne wyroki śmierci wydawane na oficerów, którzy takie kontakty podejmowali. Chociaż nie było czegoś takiego jak taka pełna, zwykła, ordynarna, oczywista zdrada. To były rzeczy, że tak mówię, kto kogo. Ktoś kogoś znał, kogoś słyszał, wchodzono w lokalne porozumienia, rozmowy. To wszystko jest dzisiaj trudne, po pierwsze, do zrozumienia i trudne do zweryfikowania do końca, bo na większość rzeczy nie ma dokumentu. Mamy przypadki rozmów Komendy Okręgu Wileńskiego, na przykład taka z Niemcami, prawda? Bardzo takie no, głęboko idące, nawet Niemcy proponowali tworzenie polskich jednostek przy armii niemieckiej. Za to były tam dużo nagany, rozkazy, żeby te rozmowy przerywać. Mamy to samo w Okręgu Krakowskim, mamy w strukturach wywiadu, kontrwywiadu, mamy w delegaturze rządu takich ludzi, którzy takie operacje prowadzą, ale nie ma czegoś takiego jak masowa zdrada na wielką skalę polskie podziemie niepodległościowe. Nie ma. Jest agentura, jest zagrożenie, są straty tym powodowane, ale nie ma zdrady na wielką skalę. Natomiast jest zdrada i agentura na wielką skalę ze strony komunistycznej. To jest makabra, co się później działo. Po prostu makabra. Ludzie na szczeblu, szefów wywiadu, kontrwywiadu obszaru Armii Krajowej, komend okręgów pracowali dla bolszewików. Z różnych powodów. Z bardzo różnych. Ludzie bardzo cenieni przed wojną, wybitni wojskowi, wchodzili w takie relacje i niestety oni przetrwali, a ich podwładni nie. Skandaliczny wyrok. Za artykuł o Katyniu zabić człowieka, przecież to jest... Tak. Żadna polska organizacja niepodległościowa nie była organizacją kolaboracyjną. Niemcy bardzo do tego dążyli. Dążyli za wszelką cenę, żeby stworzyć pozory współpracy. Ja tu mam gdzieś taki dokument. Tak. Rozkaz dowódcy Brygady Świętokrzyskiej 7 kwietnia 1945 roku. To jest ta formacja, którą się oskarża wprost o kolaborację, że zdradzili, że walczyli po stronie niemieckiej, jakieś inne głupoty. On w kontakty z Niemcami wchodził i rozmowy prowadził, bo musiał. Ale rozkaz, który wydał do swoich podkomendów, to jest rozkaz dzienny numer 205 7 kwietnia 1945 roku, jest taki. Dnia 5 i 6 bieżącego miesiąca odbyłem rozmowy z przedstawicielami niemieckich władz wojskowych, w których stwierdziłem, że Grupa Zachód NSZ ma na celu zmienione w obecnych warunkach przede wszystkim walkę z bolszewizmem okupującym Polskę. W wyniku tego mojego stanowiska ustaliłem, że grupa ma do wykonania następujące zadania. Nawiązanie kontaktów z polską emigracją na Zachodzie, a w pierwszym rzędzie wodzem naczelnym generałem Andersem celem podporządkowania się jego rozkazom dotyczącym walki wszystkich polskich sił zbrojnych z okupantem bolszewickim o prawdziwą wolność i niepodległość Polski. Wyszczególniając powyższe zadania grupy stwierdziłem. Grupa jako taka obecnie nie nadaje się do jakiejkolwiek walki na froncie ze względu na brak dostatecznego uzbrojenia i słabe wyszkolenie. Czyli odmówił
tego, czego Niemcy żądają. Stańcie obok nas na froncie. Niemcom nie chodziło o sukcesy militarne. Co grupa 800 ludzi mogła z względu na karabiny, co mogła zrobić? Chodziło o zdjęcia do gazet. Polacy walczą z bolszewikami po stronie niemieckiej. To byłoby porażające i tego nie dostali. Grupa jest nie tylko jednostką wojskową, ale i polityczną, której dążeniem jest przesunięcie się dalej na zachód. Wówczas jedynie bowiem możliwe będzie wykonanie powyżej wyszczególnionych zadań. I do samego końca brygada nie podjęła żadnych działań wspólnie z Niemcami. Wprost przeciwnie. Nawiązała kontakt z armią generała Hattona, z Amerykanami. Uwolniła obóz koncentracyjny w Holiszowie. Amerykanie uznali brygadę za jednostkę sojuszniczą. Zapewnili jej opiekę. Przecież przyjechali bolszewicy i ubecy z Polski Ludowej. Chcieli ekstradycji, że to zbrodniarze hitlerowscy. Amerykanie powiedzieli nie. Nie. Nie macie dowodów? Tak, przedstawicie dowody? Proszę bardzo. Nie macie dowodów? Nie wydamy. Anglicy by ich wydali. Książka wydana w Tel Awiwie po polsku w 1996 roku przez doktora Tobiasza Cyprowa. Polecana, bardzo super życzliwych recenzjach. Przeczytam, ja nawet nie będę odpowiadał, żeby Państwu czas Książka wydana w 1999 roku. Książka dotowana przez polskie instytucje kulturalne, oświatowe i tak dalej. Na rzecz Stowarzyszenia Żydów Kombatantów Poszkodowanych w II Wojnie Światowej pod redakcją Mariana Turskiego, szefa działu historycznego tygodnika Polityka, który kiedyś miał pod tytuł Proletariusze w sesji kraju, łączcie się, był organem KC PZPR. W tej książce jeden z autorów, bo to są rozdziały takie wspomnieniowe różnych osobistości, jeden z autorów napisał tak. To między innymi o was, młodych ludziach tu siedzących. Po zmianie ustroju w 1989 roku w Polsce popadłem ponownie w lęki i rozdwajenie jaźni. Żyję jak niektórzy Żydzi w czasie okupacji na aryjskich papierach. Boję się swojego otoczenia. Nie ujawniam swojego pochodzenia. Przyczyną jest legalizacja partii skrajnie nacjonalistycznych, głoszących oficjalnie antysemityzm. Uznano za bohaterów narodowych żydobójców spod znaku NSZ. Brak odpowiedniej reakcji ze strony władz państwowych, mediów oraz światłej części ludzi nauki i kultury polskiej, jak i władz kościelnych. Obecnie coraz częściej odczuwam lęk przed zwycięstwem prawicy nacjonalistycznej. W ogóle czuję się dziś tak, jak w punkcie wyjścia niniejszych wspomnień. Kiedy to chłoptasie z Hitlerjugend, SS i różnych Sonderkommando zaczynali swoje dzieło wprowadzania w okupowanej Polsce nowego ładu w Europie. Polska dzisiaj w pigułce. My, chłoptasie z SS, Sonderkommando, latamy i ścigamy Żydów. Nie pomogliwe. Dziękuję. Jeżeli chodzi o powstanie w getcie, to nie wypełnia definicji powstania, bo powstanie jest to zryw wolnościowy i często dlatego mylimy. To jest bunt w celu godnej śmierci. Oczywiście to był zryw bohaterski, ale to nie było powstanie, dlatego często się pojęcie buntu w getcie z powstania i powstanie faktyczne warszawskie. Wystarczy przeglądnąć słownik języka polskiego, a jest
tym wielka różnica. Oczywiście, że pan ma rację, ja tu nie chcę już przytaczać danych statystycznych. Ale Niemców zginęło podczas walk w getcie. Wystarczy. Ilu było po drugiej stronie uzbrojonych Żydów walczących w getcie? Natomiast na szczęście nie powstała jeszcze taka książka o powstaniu w getcie warszawskim, jak o powstaniu w getcie białostockim, gdzie tylko Niemcy Żydom pomagali, chronili, dawali im broń, dokumenty i tak dalej. Ale taka książka może przyjść i tak może być. Już jest autor żydowski, historyk żydowski, Ruben Eichlein, który napisał, że powstańcy warszawscy zabili więcej Żydów w czasie powstania niż Niemców. Niemców zginęło od 16 do 18 tysięcy. Dziękuję. Może mogę coś powiedzieć? Jeszcze jedno. Pomija się fakt, że kilka razy oddział polski AK wchodził do getta, walcząc ramię w ramię z Żydami. Jeszcze jedno. Pomija się organizację Żegota, która została utworzona przez AK w celu obrony Żydów, fabrykowania dokumentów, ukrywania, mało tego, wydawania wyroków na szmalcowników. To się pomija. I jeszcze jedna sprawa. Nigdy nie wspomina się, że tylko w Polsce za ukrywanie Żydów groziła całej rodzinie i nawet otoczeniu kary śmierci. Wie pan, to są rzeczy, o których nie wiemy. My sobie możemy tu rozmawiać. W historiografii światowej jest zupełnie inaczej. Murzyn w Ameryce czyta, że Polacy to tylko mordowali Żydów. Cała druga wojna światowa to jest Holokaust i są tylko Żydzi. Znałem pana śmierzającego. On po wojnie mieszkał w Kalifornii. Na starość uciekł stamtąd, wrócił do Polski. A może... Jeden z pierwszych więźniów Auschwitz miał wytatuowany numer. Mówi, że był na jakimś przyjęciu gdzieś tam, jakiś tam znajomych. To było lato, krótkie rękawki, krótka koszulka, wtedy jeszcze był człowiekiem w sile wieku. Podszedł do niego ktoś, mówi, o, mówi, to ty byłeś w Auschwitz? Mówi, on mówi, tak, to jest A i numer. Tak, no to ty jesteś Żydem, mówi do niego. Jeszcze on taka... Nie, jestem Polakiem. Mówi, jak pan, wiesz, tu jest Ameryka, ty się nie musisz kryć przed polskim antysemityzmem. Ty jesteś Żydem. Mówi, nie, ja jestem Polakiem, siedziałem w Auschwitz. To ty masz fałszywy numer, bo Polacy w Auschwitz nie siedzieli. No, niektórzy, którzy siedzieli, wyjeżdżali sobie pociągiem do Warszawy, bo się źle czuli. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Istniało gestapo żydowskie przy Alei Szucha. Jest to opracowanie... Nie, Leszno 13. Tak. Stąd nazwa. Jeszcze jedna. 13. Ja znam na przykład wypadek, gdzie w Wilnie został Żyd, gestapowiec, zastrzelony przez, na podstawie wyroku wydanego przez AK i zastrzelił go Sergiusz Piasecki. Może komu to nazwisko nic nie mówi, ale niektórzy tak. I jeden został też gestapowiec, Żyd, zastrzelony w Krakowie, ale nie wiem, kto go zastrzelił. Tu panowie z tyłu domagają się głosu, proszę. Ilekroć właśnie czytam o antysemickim czy ludobójczym NSZ-cie, to zawsze pada pseudonim Burego. Chciałem właśnie, żeby mógł pan właśnie... Bury nigdy nie był w NSZ-cie. A był NSZ, to Bury był w AK i nie mordował Żydów, tylko walczył z Niemcami. Nie, bo to żołnierze wyklęci. O, to właśnie Bury tutaj wymordował i tak dalej. Chciałem właśnie pański komentarz. Nigdzie mu nie zarzucają, że mordował Żydów. Ja się nie spotkałem. Nie był w Białorusinów, może być coś takiego. Białorusinów, tak. Ale to już są tematy, ja musiałbym, ja w minutę tego nie załatwię. Mam nadzieję, że spotkania będą. Możemy zrobić cykl także o podziemiu powojennym oddzielnie, czy oddzielnie o na przykład podziemie polskie, a Żydzi, czy coś takiego, bo w dwóch, trzech zdaniach mówić o takich sprawach nie powinno się, bo to jest, nie da się tego powiedzieć, a zostaje złe wrażenie, że ja na przykład coś ukrywam, że to jest taka propaganda, czy coś. Bur
się z Białorusinami, pan Osiak, rzeczywiście. Za to, co się tam działo w 1939 roku we wrześniu, on osobiście to odczuł, jako polski kadr, gdzie dobijano polskich żołnierzy, oficerów, a później, gdy wysłał tam w 1945 roku patrol, ten patrol był tam zatłuczony jakimiś policami, się po prostu zdenerwował i zrobił pacyfikację. Coś, czego nie powinien oczywiście robić, co jest naganne, bo to była odpowiedzialność zbiorowa. Ale to była wojna. W czasie wojny pewne kryteria się zmieniają. I to nie był napastnikiem formalnie, tylko przekroczył granicę obrony koniecznej. Tak jak mówię, nie powinien tego robić. Byłby zawieszony przez komendę okręgu, gdyby były normalne warunki wówczas. Przeciwko niemu chodzimy, zaczęło się śledztwo na to, co zrobił. Oczywiście nie dokończone, bo został aresztowany, stracony później na mocy wyroku wojskowego do sądu rejonowego. Ma stwierdzenie nieważności wyroku, także dla tych Białorusi. I stan powołany jest taki, że to jest człowiek, który nie był skazany wyrokiem sądowym. Ma czystą karę. Natomiast jeśli chodzi o moralne oblicze tych czynów, to tak, nie powinien tego zrobić. Przekroczył granicę i te represje były niewspółmierne do tego, co było ich przyczyną. Ale chodzimy trudno o granicę. Łatwo się je przekraczać. Druga strona działała, tak jak mówię, 200 żołnierzy Bartka zamordowanych i to nie jest problem dla tych, którzy odpływają pod ziemię narodową. Ale trochę Białorusinów jest problem. I teraz ci Białorusini są pochowani na cmentarzu wojennym. Mimo że z wojskiem nie mieli nic wspólnego, mają pomniki. A gdzie ci żołnierze w Bartka leżą, gdzie mają pomniki? Nie ma. I nie wiem, czy będą. Nie wiemy też, gdzie jest pochowany pułkownik Kasznica, prawda? Bo prawdopodobnie na łączce. Kolega Neumana, komendor. Przede wszystkim chciałbym gorąco panu podziękować, że pan to robi. Dlatego, że ja jestem przynajmniej od wielu tutaj ludzi starszy ze 3 razy. Ja w historii polskiej musiałem się uczyć w Warcipu. Na domu wisi cały czas biało-czerwona bandera Wiedlara. I ta młodzież, która tutaj dzisiaj przyszła, sądzę, powinna zwrócić uwagę na miejsca, w których żyje i co piszą ich rówieśnicy. Dlatego, że na stronach oficjalnych liceów w Gdańsku są pisane bzdury o oprawcach hitlerowskich, nie mówiąc o tym, że w prawie wszystkich pomnikach w Polsce, gdzie się mówi o wojnie z 1939 roku, pisze się o najeźdźcach hitlerowskich. Co to jest? Hitler narobił 2 miliony dzieci i oni byli żołnierzami? To jest sprawa bardzo poważna. I ci, którzy z was potrafią posłużyć się skutecznie obcym językiem, powinni pisać i ładować w internet wszystko, co potraficie zrobić. Nie ma dzisiaj innej broni jak internet. Mieszkacie wszyscy w Gdańsku. A są takie miejsca, na przykład jak pomnik Wiktoria Schuller, to szkoła z okresu Wolnego Miasta Gdańska. Czy pomnik pomordowanych na Wujniu, który postawił mój przyjaciel, dzisiaj 82-letni człowiek, który już prawie nie ma wzroku, sam, pod tymi pomnikami nikt z władz oficjalnych nie potrafi położyć nawet wiązanki kwiatów. I dziękuję panu jeszcze raz, że w ogóle pan tymi sprawami się zajmuje, dlatego że moja mama bała się nawet pisać wspomnienia z okresu wojny, mimo że byli wysiedleni pozycowo. Przepraszam. Dziękuję, że pan to poruszył. Dzisiaj druga wojna światowa w historiografii, w publicystyce zachodniej, to jest tak jak mówiłem, Holokaust, naziści i polskie obozy koncentracyjne. Z tego tylko jedna rzecz jest prawdziwa. Holokaust. Nie było
nazistów, bo w żadnym konspiracyjnym pisemku, rozkazach, w żadnych wspomnieniach z okresu wojennego nie ma nazistów. Są Niemcy. Tylko i wyłącznie Niemcy, Szwaby, Germanie, Teutonii, ale nie ma nazistów. Nie miało oblicza ideologicznego. Człowiek, który szedł ulicą, widział naprzeciwko ludzi w mundurach, to nie byli ludzie z formacji nazistowskich. To byli Niemcy. Od początku do końca to byli Niemcy. Tego słowa nie znamy. Nazi to jest twór powojenny. Polskie obozy koncentracyjne to jest twór powojenny. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeliście. Na początku lat 60. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec ówczesnej, w komórce propagandowej, gdzie pracowali ludzie podlegli wcześniej Goebbelsowi, wymyślili, że dla image niemieckiego w świecie dobrze będzie zdjąć to odium II wojny światowej w taki sposób, że podmienić Niemców na nazistów, a nazista to już jest taki księżycowy twór ufoludek. Obozy koncentracyjne były na ziemiach polskich, więc dobrze będzie dodawać polskie obozy koncentracyjne. I to się przyjęło. Dopóki to pisali gdzieś w Brazylii, w Australii, czy gdzieś jeszcze, to można było sobie przypuszczać, chociaż nie wiem, kto był tak głupi, żeby to zakładał, ale można było sobie tak tłumaczyć, że oni nie wiedzą, dlatego tak piszą. A jak zaczęli o tym pisać Niemcy, i to w tej chwili na wielką skalę, że bez przerwy słyszymy w jakiejś nowej aferze, ale wszystkie są ujawnione, że Niemcy piszą polskie obozy koncentracyjne, to teraz dopiero zdajemy sobie sprawę, jak odwrócono rolę. Kto rozpętał II wojnę światową? Polacy w Gliwicach napadli na radiostację, prawda? Kto trzymał Żydów w obozach? Do tego mamy tą propagandę antysemicka Polska. Więcej, wychodzą książki polskich uczonych. Przerażające, po prostu przerażające. Profesor Polskiej Akademii Nauk potrafił napisać, że Niemcy, ci Niemcy, którzy pomagali Żydom, robili to z powodów altruistycznych. Czysto humanitarnych, ludzkich. To był odruch serca. A Polacy to mieli w tym interes, bo robili to z trzech powodów. I on to napisał w książce mającej status publikacji naukowej, wydanej ze środków budżetowych polskich, z naszych podatków. Tam jest napisane tak. Polak ratował Żyda, to miał w tym interes ekonomiczny, czyli Żyd za to płaci. Czyli to taka pomoc nie ma wartości moralnej, bo to jest interes. Żyd płaci, Polak ratuje, ale za pieniądze. Druga rzecz, przechowywali kobiety Żydówki, żeby je używać seksualnie, w związku z tym mieli przyjemność z tego, dlatego je trzymali. I trzecia rzecz, najbardziej ohydna, to polscy katolicy, którzy w nadziei na przyszłe zbawienie trzymają sobie Żyda. Bo wtedy Pan Bóg ich za to wynagrodzi i pójdą do rany. Śmieszne? Nie, to jest przerażające. To jest po prostu przerażające. Książka wyszła Panu jak temu. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednym etapie, co jest tak,
września, kolaboracja z tym związana, wydarzenia z tym związane, to jest jeden wielki temat, straszny. Dlatego, że 17, 18, 19, 20 września, gdzieś tak do, prawie do końca, dopóki Armia Czerwona nie zajęła całych kresów, na tamtych terenach działają bojówki, komunistyczne bojówki. Na kresach północno-wschodnich żydowsko-białoruskie, na kresach południowo-wschodnich żydowsko-ukraińskie. To jest kilka do kilkunastu tysięcy ofiar. Oficerowie, żołnierze, nauczyciele, policjanci, prawnicy, tam adwokaci, sędziowie i tak dalej, urzędnicy państwowi, ale także zwykła ludność, mordowana przez te bojówki masowo. Są jednorazowe egzekucje do tysiąca osób. Nie ma pomników, nie ma grobów, nie ma wiedzy na ten temat. Co więcej, te bojówki są pod opieką wojsk niemieckich. Tam, gdzie Niemcy dotarli wcześniej, a te bojówki działały, one się znajdują pod opieką niemiecką. Są wstrząsające relacje żydowskie, gdzie oni mówią, Niemcy dawali nam broń i zapewniali nam bezkarność, a my szczerwonymi opaskami burżuazję gromiliśmy. W wielu miejscowościach wisiały flagi wywieszane przez te bojówki na gmachach poprzednio urzędowych państwowych Polski. Jak wydarzyło? Czerwona szmata z gwiazdą, sierpem i młotem sowiecka i czerwona ze swastyką. I oni się tym szczycą. Byliśmy pod opieką dwóch ideologii bratnich. Jednego socjalizmu brunatnego i drugiego socjalizmu czerwonego. A to jest temat rzeka. Znaczy, nie ma na ten temat wiedzy. Ja chciałem jechać później tam do tej ciaci właśnie uzupełnić tą wiedzę, że powstały, że nam niestety zmarły. A to trzeba było wszystko zbierać. Specjalnie wezmę dokumenty, które będą mówiły, co się działo z majątkami ludzi wywożonych na wschód, na Syberię. Kto ich wskazywał do deportacji i kto tego samego dnia od razu przy ich wywózce siadał na ich majątku i rabował. Dokumenty są przerażające i prawdziwe, bo z tamtego okresu bezpośrednio. Historię, że
sierpniu spotkałam się z żołnierzem brygady przede wszystkim Australii i on opowiadał, że poszedł do australijskiego takiego urzędu do spraw kombatantów, w sumie to było przy wojsku, załatwić basen dla siebie i dla kolegi. I młody oficer, podoficer, niespełna 30-letni, jak zobaczył w ankiecie, którą oni wpisali, że służyli brygady przede wszystkim, powiedział, co on mówi, wy walczyliście z naszymi sojusznikami i chcecie teraz od nas jeszcze jakieś tutaj granty. Ja mówię do tego pana z brygady Świętokrzyskiej, mówię, ale czy jemu chodziło konkretnie o brygadę Świętokrzyską, czy o to, że jesteście Polakami? Nie, o brygadę Świętokrzyską. Ja zastanawiałam się, czy ten podoficer, ten chirurgik natury, że on się... Nie, to chodziło o Polaków, no na pewno. Nie, on nie powiedział, że on wiedział, czym była brygada Świętokrzyska. Zaraz bolszewicy i to, co się działo po 1944 roku w Polsce, jest czymś oczywistym i zrozumiałym, a dla ludzi z zachodu, Stalin to był przyjaciel, który wziął na siebie główny ciężar walki, ocalił Zachód, który musiał się aż tak wysilić, a czy Polska wtedy poniosła jakieś ofiary, to jest to, co Czerczyk powiedział adresowi. Teraz ty możesz zabierać swoje dywizje, już nie jesteś potrzebny. Tak nas potraktowują. I dla nich dzisiaj każdy, kto na przykład, to jest ten dramat ludzi z podziemia niepodległościowego po wojnie, którzy przybierali się na Zachód. Czasami z bronią w ręku, taka grupa majora Sotilewicza aż z Lubowszczyzny przez Czechosłowację przeszła na terytorium Bawarii. Inne grupy pałakowskie, czy jakieś inne, czy pojedyncze osoby, które trafiały tam. Gdzie ci ludzie szli? Wiecie? Do więzień. Do więzień szli. Przestępcy. Uciekli z demokratycznego kraju. A walczyli tam z bronią w ręku z kim? Z władzą. Dla nich Związek Sowiecki to był jak Ameryka. Przecież wiceprezydent USA bodajże w 1944 roku wizytował Łakry na Syberii, gdzie pokazano mu wypasionych rękawodzistów w pasiakach, czyste naczynia, wielkie kotlety, żarno, siedzieli, grali w karty, palili, żarli cały czas, pili wódę. On mówi, to tam nawet w Ameryce tak u nas więźniowie nie mają jak u was. Ta propaganda do was szkaluje. Takie mordy wypasione na kartoflach, to więźniowie z takimi brzuchami, znaczy, że dobrze wytrzymali. To co ten głupek za przeproszeniem mu wiedzieć o Związku Sowieckim? To co mu Stalin pokazał. To co widział. A później wracał taki i opowiadał, że tam jest dobrze. A z tym Sosnkowskim, czy poczucie prawda, że taki rozkaz był i oni wykonali go? Dokładnie to jest trochę inaczej. Znowu wchodzimy w szczegóły. Generał Sosnkowski jako naczelny wódz wydał takie zalecenie dla formacji podziemnych, żeby czy w ramach organizacji TOTA w jakiś inny sposób, czy wprost jakimiś grupami uzbrojonymi przebierać się na Zachód, uciekać przed bolszewikiem. To jest to zalecenie, ochrona substancji żywej narodu. Przechodzą bolszewicy, kogo mordują w pierwszym rzędzie? Tych, którzy walczyli z Niemcami. Bo to są potencjalni, którzy będą stawiali się komunizacji. I tych ludzi chciał chronić. Brygada w jakiś sposób to zalecenie wykonała, chociaż oczywiście nie dlatego, że on tak nakazywał. Ja mam korespondencję wokół nas z generałem Andersem, gdzie brygada miała być dołączona w ogóle do korpusu generała Andersa. Wiecie, kto się nie zgodził? Brytyjczycy. W żadnym wypadku, że nie wolno powiększać formacji polskich, jest już po wojnie, z Polakami jest problem, to jest maj 1945 roku, trzeba nie zwiększać potencjał Polski, tylko zmniejszać, rozbrajać i rozpędzać po świecie, albo do Polski. Z nami i tak jeszcze w miarę dobrze postąpili, ale Kozaków i innych oddali na wymordowanie. Bez żadnych skrupułów. Dziękuję za spotkanie. Co mogę powiedzieć, że na pewno nie jest to ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze pan Leszek zaszczyci nas swoją obecnością. Myślę, że my takie spotkania byśmy robili co kwartał.